Hej wam wszystkim, Eloś Stosy, Kabanosy, essa, Jo. Dzisiaj Antwerp omawiany jest, także zapraszam do omówienia Antwerpu. Przed nim jeszcze Skinsmanki, strona do wymieniania swoich skinów. Tutaj oczywiście wymienicie swoje skiny. Pamiętajcie o tym, że Skinsmanki nie wlicza cen naklejek, także elegancko. Nawet sobie jeszcze przejrzymy, tak sekundę zobaczymy, czy coś może tutaj się uda. Na Od razu, tak o, na żywo, bo dzisiaj jeszcze na Skinsmanki nie patrzyłem. Dopiero wróciłem sobie ze studiów i mm, no tutaj była ta Wpa. No powiedzmy sobie, w ogóle te naklejki podrożały. To fajnie, ale o tym jeszcze w tym filmie. Na razie o, tu w sumie byłoby coś ciekawszego, ale to też takie za drogie. No, pamiętajcie, wchodzić, szukać, bo czasami są mega fajne okazje. Zresztą udowodniłem Wam wielokrotnie. No, także na razie nic sobie tutaj nie ma i lecimy do filmu. Mój dźwięk. S, 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 S. Haha, <śla> ale was kurbić teraz trochę. W sensie wiem, że jest ten Skinsmanki. Przepraszam, ale no. No nie mam słów do tego, nie? Nie wiecie co? Nie sprzedaję tej naklejki, bo ona nie jest warta 70 zł ona jest warta więcej niż ROX dopóki ta naklejka nie będzie droższa niż ROX to jej nie sprzedaję, oczywiście to żart ale no jest zdecydowanie więcej warta według mnie niż ROX jak ludzie w końcu zobaczą i przejrzą na oczy że naklejka wini powinna być więcej warta niż monety ROX i wszystko inne i więcej warta powinna być niż nawet Simple Gold z Krakowa to wtedy może rozważę jej sprzedaż bo na razie to ludzie chyba są jacyś dziwni że wyceniają ją na 70 zł a nie na 300 masakra to żart oczywiście, ale to jest pierwsza dopiero informacja z wielu. Axil 50, fajnie, Imperial 40, także właśnie. Ej, fajnie w ogóle, bo ja pamiętam jak ten, jak mówiliście. John mówił, że Imperial to jest dobra inwestycja i teraz, you no, know, no i jest i była i fajnie. Co nie znaczy, że nie było lepszych, ale mimo wszystko. JT40, no panie kolego, no ale my się dobrze rozumiemy, no kurde, super, haha, ha. jejku, ale mi się morda cieszy, jak tylko widzę, że taki Eternal Fire stoi sobie w miejscu i te wszystkie naklejki są takie, jakie są, i te, te w które ja inwestuję, akurat dają, naprawdę, tak miło jest człowiekowi, no ale też w dupie domu. Mm, lecimy dalej. Był właściwie bez zmian, także Antwerp Holo dzisiaj, tak w sumie mnie, mnie rozweselił, nie każdego innego, ale Antwerp Kapsuły, tutaj wydaje mi się, że każdego buzia się cieszy, kto je posiada. No, tutaj powiedzmy sobie, że <laughs> ja chciałbym złożyć gratulacje ogólnie w tym filmie dla Lololanda, bo wysyłał, mimo że nie lubię jego wypowiedzi, albo powiedzmy sobie, że się z nimi co najmniej yy, jak się tylko da nie zgadzam. No gratuluję zakupu, no bo w sensie ja doceniam jakby dobre zakupy. Yy, I co więcej mogę powiedzieć? Nie doszacowałem kandydatów. Co nie znaczy, że ich nie miałem. I to mam ich w sumie najwięcej jako kapsuły jednej. To zupełnie przez przypadek. Przerzucałem nimi kiedyś pieniądze z bufa na Steama, je kupowałem za 1.1 RMB, aż zaczęły lecieć, yy, no jak za zaczęły wtedy lecieć, to je pościągałem. No i z 400 tych kapsuł mi się uchowało. Co wielkim profitem w zasadzie nie jest. No powiedzmy sobie, za 70 groszy chyba kupowane czy coś takiego, no 1,1 RMB. No ale. Jakby, no niby nie jest to jakiś potężny profit, no bo to jest tylko 400 kapsu procentowo bardzo duży, ok ale no, no tak pieniężnie to nie. Łącznie kapsuł wszystkich z adwerbu mam około 1100, więc też powiedzmy sobie, że to dupy nie urywa i to nie jest jakby jakaś ilość taka, że nie wiem, ktokolwiek by siadł i powiedział, no teraz to mam dużo pieniędzy. No niestety, powiedzmy sobie, że dało się tego mieć więcej, Biorę to na klatę, leciałem zawsze w holo z Antwerpu, czułem, że to hologramy mają większe szanse na wybicia się niżeli właśnie e, kapsuły. Z perspektywy czasu uważam to za błąd, tak myślę, no ale i jedno i drugie mi oddaje, także powiedzmy sobie, że mój portfel jakby przez ten rok działa, nie? Po prostu funkcjonuje co w jakimś tam e, ładzie i składzie i cieszę się, że te ceny są jakie są. Chociaż prognozowałem niższe, więc jakby były niższe, to mógłbym się tak bardziej przyjść i poszczycić. A teraz zamiast szczycić się tym, że dobrze prognozowałem ceny, to po prostu mogę się poszczycić tym, że itemy w moim ekwipunku są warte trochę więcej. Także jest to całkiem miłe. Sztokholm. I tu jest, kurde, bla, coś pięknego. Naprawdę, ja jestem aż pod wrażeniem tego, co tu się wydarzyło. Ja sobie tak źle wpisałem, tak niefajnie, bo chciałbym bardziej zobaczyć hologramy, mm, także sobie w ten sposób to zobaczę. E, I od razu umawiamy krótkoterminowo w ostatnie transakcje, i ja wam e, coś pokażę tutaj na Discordzie. O, tak sobie to klikniemy. Zobaczcie to, e, tu jest w ogóle ten Discord dla Jozich. I zobaczcie, wczoraj 18:15. <grywa> tak, brzydko piszę, to prawda, ale mimo wszystko wczytajcie się w treść. Pisałem o Maus Holo, że wygląda ciekawie. E, o w Foli, e, o Tapsenie Holo z Antwerpu. No i tak, o dzi tu e, Stockholm Holo. Wczoraj to pisałem o 22. Ale głównie o tym Maus. No, i zobaczmy, co się wydarzyło. Myślicie, że nagle wszyscy Spellacciozzi y, uznali, że no to trzeba wykupić, no nie? No? Tak nie było, bo wszyscy porobili wtedy ładnie zlecenia. Za takie, jakie były. I powiedzmy sobie, że jeżeli jakiemuś Spellacciozjemu udało się kupić chociaż jednego mouse, to już mu się zwróciła ranga. Więc ja się bardzo z tego powodu cieszę. A info było. Y, Wtedy było za, za, za 215, kiedy info zostało przeze mnie wypuszczone. Także o, 600 pm. Widzicie, 600, 600 pm, no 18. Za tyle było, kiedy o tym mówiłem. Także w sumie mogę się z tego powodu też trochę poszczycić, nie? Powiedzmy, że mogę też z takim uśmiechem do tego podejść. Mówi Star. Mówię jeszcze raz. Dziękuję za zaufanie ludziom, którzy po prostu sobie ich nakupowali. Elegancko. Urosło, urosło, tak jak miało być. Nawet ktoś napisał, że po moim jakimś tam po mojej wypowiedzi kupił ich pięć. Bardzo się cieszę z tego powodu, kolego. Mam nadzieję, że takich sytuacji będzie więcej. Także też w sumie jestem z tego powodu dosyć zadowolony. Kolejna inwestycja, gdzie kupiłem 12 sztuk, zresztą pewnie no, no, wielokrotnie się o tym chwaliłem, że kupiłem 12 sztuk pain po 40 zł, w momencie kiedy były w maksymalnym dołku. Wtedy kupowałem je po 40 zł na buffie, na drugim koncie, z którego screeny zresztą Wam wysyłałem na Discorda. No i co? I się też cieszę. Lecimy do stówki, a niech przebije, sprzedam sobie i będzie to całkiem miły pieniądz w dosyć krótkim czasie. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że do stówki jeszcze peń dobije mm, a szczerze mówiąc bardzo liczyłbym na zrobienie tutaj jakiegoś Bajordera nawet takiego dzikiego na 65. Zobaczymy, bo myślę, że tutaj jeszcze jakaś perspektywa jest, ale nie chcę tego jakoś tak mocno zapewniać. Na razie ten wzrost, który jest mnie cieszy. Pamiętajcie zawsze było lepiej to kupować 40, na 40 zł. No, w tym momencie mogę tak już powiedzieć i yy, nic się nie wydarzy. Dalej, nie wiem czy G tu wyszło. G tu akurat tylko 4 zł od wczoraj, było za 25 kiedy o nim pisałem. Był to jakoś ten moment, o, w tym momencie gdzieś tam napisałem o tym G2. Więc tutaj to przewidzenie jakby jest takie jakie jest. No i powiedzmy sobie, że tutaj zrobiłem, nawet bym powiedział Misplay, bo ta naklejka według mnie powinna. Jakbym cieszyłbym się, gdyby ona była za 35, a ja przewidziałem tak, jakby tylko wzrosło 4 zł, więc nie jest to nic nadzwyczajnego. Dalej zobaczymy sobie co tam jeszcze. Można zobaczyć. Spadek Heroika to w sumie jest nieważne. Spadek tutaj. W ogóle mówiłem też o Arcie. Nie pamiętam, za ile on był, kiedy ja o nim mówiłem. Czy on był za 17 czy za 14? Pamiętam, że on był mówiony podczas live'a. To możecie sobie zobaczyć na live'ie, kiedy o nim mówiłem. Bo nie chcę jakoś bardzo wprowadzać w błąd. Zobaczymy, co się z nim wydarzy. Szczerze, nie mam ani jednej sztuki, także trochę sadge, ale. Czekam na to, żeby pokazał jakiś swój wynik. No i jeszcze tylko jedna e, naklejka mnie interesuje. Mm, jest to Gambit. To jest ostatnia naklejka, która jest dla mnie interesująca w tym całym zestawieniu yy, i wydaje mi się, że kurde blade bardzo słusznie się nią zainteresowałem, bo kupowałem ją po 10 zł na dwóch kontach, bo po bardzo małej ilości, no i w sumie się to opłacało w miarę, a ja mam nadzieję, że będzie jeszcze droższa. Wydaje mi się, że wszystko na to wskazywało. Nie wiem, nie wiem czy dalej wskazuje, nie chcę pokładać takiej pewności, żeby dodawać to do filmu tutaj. Także no, Lecimy sobie w tym momencie do foli. Z foli. Co? co w, tak jakby wróżyłem, można tak powiedzieć, z foli. O, ens w ogóle jeszcze. O, właśnie, bo jeszcze ens. Aha, bo ens było foli. Dobra, no to foli. A nie, nie tak. Nie, co się tak nie pisze, kolego. kolego czy Ci pisze foil? Naucz się. Więc lecimy sobie. O, entropik. O, i teraz tak. Y Gdyby nie fakt, że entropik było w wiadomości prywatnej, chociaż w sumie dobra szanić to. E, tu były ten. Tu, tu był mm, tak jakby bardziej coś na zasadzie e, już sprawdzenia, czy ktoś kupił, bo entropik, żeby je w ogóle według mnie kupować na tej grupie, to był zamieszany tu, że one mu mogą podskoczyć. No i w sumie, nie wiem, jakby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, to pokazałem Niki czy ja z nich możecie sobie do nich napisać. Czy rzeczywiście istniała taki, istniał taki kol. Czy było w ogóle coś takiego powiedziane, czy w ogóle istniała taka sytuacja, że ja powiedziałem o tym, że entropik podrożeje. No. Po prostu. Ist, ist, no, czy, nie wiem, możecie to zweryfikować. Czy istniało coś takiego, czy nie istniało. Też się bardzo z tego powodu cieszę. Tym bardziej, że na koncie FIAKO, jak sobie wejdziecie, to też Entropic folii ujrzycie. Ewentualnie już nie, bo już sprzedał, ale Entropic folii na koncie było, też wysyłałem screenie. Także znowu się cieszę. Ja, nawet szczerze, nie no, ja nie mogę nie powiedzieć, że nie wiem jak to się dzieje, bo wiem jak to się dzieje, no ale. <laughs> Jest to dosyć śmieszna sytuacja. Bo śmiesznie, śmiesznie to wygląda. Chłopci pisze, co masz ten, co kupujesz, i to nagle wyskakuje. No ale. Jak, jak się rozumie rynek, to już się tak dzieje. Mówi Star, w sumie mały wzrost. Astralis w folii. Nie wiem, szczerze, kupowałem je po 20 zł przed chwilą. Jak widzę 27, to mam. Nie wiem, kupowałem je po tyle po 21, 25. To, to jest cena, za którą ja kupowałem te Astralis foli. I powiem Wam zupełnie szczerze, jak widzę wzrost na poziomie 7 zł, czy coś takiego, czy tam 8 zł za naklejkę, to mam takie. Kurde blade, czemu nie 40 złotych by kosztowało albo coś takiego? Nie nie wiem, nie, nie, nie cieszę się. Znaczy, w sumie się cieszę, tak, ale to nie jest jakiś taki wzrost, na który liczyłem kupując tę naklejkę. Zupełnie szczerze liczyłem na to, że będzie ona kosztowała dużo, dużo więcej, na przykład 35, to bym się tak bardziej ucieszył. I nie wykluczam, że będzie tyle kosztowała, ale nie sprawdzałem dzisiaj jej całej specyfikacji, więc gówno o niej dzisiaj wiem, więc się też nie wypowiadam. Po prostu inwestowałem w nią jak była po 20 zł. Była to naklejka czerwona, o której pisałem na Discordzie. Tym razem nie dla spelaczy z tylko dla wszystkich mogliście to rozszyfrować. Kolejna rzecz, Team Liquid, to jest już item, który też był poruszany dla spelacji. Kolejny. Widzicie, no dosyć dużo tych itemów było, no ale to, to ja tak jakby tam piszę wszystko, co mi się wydaje. O, mówiłem o nim jak był po 12-13 złotych tutaj. Nie wiem czemu jest aż taka pompa, ale z tego co wiem, to nakupowaliście. Skoro nakupowaliście to jesteście zarobieni, nie? Możecie sprzedać, zrobić z tym co chcecie. Ja się też cieszę z tego. Po prostu. Mm. Ja wiem, jak ten odcinek brzmi, no ale ja tylko mówię fakty. Jakie są. nie One są wszystkie do weryfikacji. Jak komuś się chce jakoś bardzo w to zagłębiać, to zapraszam. E Encefolia. I tutaj ciekawe, czy mi się udało. Wczoraj pisałem o niej, kiedy ona była za. 5:50. Więc tutaj właściwie nic się nie wydarzyło jeszcze. No i zobaczymy, czy się jeszcze coś wydarzy. Nie wiem, nie, nie wchodziłem w tę naklejkę, nie mam jej ani jednej, zupełnie szczerze. Yy, nie wiem, nie, nie lubię jakoś tak, ta, takich tanich rzeczy. Więc czy się coś wydarzy? No nie wiem, niby tu jest taki wzrost, on jest taki niski. Poczekamy, zobaczymy, nie? Jakie tu będą wyniki z czasem. No tak, tak do tego podchodzę, nie, nie mam tu jakichś większych oczekiwań co do tej akurat jednej naklejki. Lecimy sobie dalej, bo wydaje mi się, że jeszcze jest kilka rzeczy, które mogą mieć sens. Wczoraj też pisałem o Fury w właśnie folii. I nie wiem, czy to też dobrze, chyba ono była po 5,50, kiedy ja to zrobiłem. Coś takiego, no to było jakieś 5,50. Z tego co pamiętam, też naładowali się ludzie w nią. Jakoś tam na pojedyncze bajordery, nie. No i też to się udało. Nie wiem, doszukujcie się spisku, proszę bardzo, doszukujcie się. Szczerze, nie wiem, weźcie to wykmincie, jak ja to przewiduję. Niech, niech jakiś kurwa mądry człowiek przyjdzie i to wykmini. Bo jak ja napisałem żydowskiemu inwestorowi, jak ja to robię, to on mi w to nie uwierzył. W sensie, jak ja mu napisałem wszystkie zależności, które do tego prowadzą, to on tak wziął, powiedział, aha, no na pewno. Albo coś na zasadzie takiego. Nie no, to nie może tak działać. I zauważyłem, że nieważne komu ja to mówię, to i tak jest. Czy każda mądrzejsza osoba, której powiedziałem jak działa, tak jakby, ten cały sposób, na to co właśnie obserwujecie i... Jakby ja jestem do, do pełni pytań. W sensie, jeżeli chcecie, nie wiem, dosłownie, przyjdźcie na, na Discorda, jak ktoś tylko chce, i zadawajcie pytania, co kiedy było kupowane, co było sprzedawane, kto się o tym dowiedział. No nie, ja mogę zawołać każdą osobę, każdy powie, że, że takie było info wtedy i wtedy, on kupił tyle i tyle, sprzedał tyle i tyle. Po prostu o te techniczne rzeczy w stylu, co się wydarzyło? To normalnie jest do, do wglądu. Ja, ja tu daję maksymalny wgląd każdemu, żeby nie było. To nie jest tak, że ja, jakby to powiedzieć, Coś robię i potem jest. Wiecie, że tylko przychodzę z gotowym wynikiem. No nie, jest droga pewna, która się musiała wydarzyć, żeby on był. Oczywiście nikomu nie zdradzę sposobu. Bo sposób jest dostępny tam, gdzie jest, i tyle ma być. Ale. ja, ja sam nie wiem, czy to działa. W sensie. To jest. Wiecie, ja tak do tego podchodzę na zasadzie. Hej, mamy glitch w rzeczywistości. <laughs> Jakby jakiś. I nie, nie wiem. Jestem zdziwiony, szczerze mówiąc. Ja, no, no, jestem zszokowany, kurwa, jestem zszokowany po prostu, no. To jest dla mnie aż dziwne, że istnieje takie coś. I ja zachęcam was wszystkich do łamania tego. W sensie bardzo was zachęcam. Ruszcie łepetyną. I mam nadzieję, że też to wykminicie, bo no, zupełnie szczerze wydaje mi się, że warto, a tam nie, nie potrzeba wcale kupować spelacza z jego. Jeżeli na przykład siedzisz kilka lat na rynku i mm, bardzo dobrze ogarniasz zależności, y, jakie na Steamie występują, skąd się biorą ceny, jak się robi wycena i tak dalej, to sam to rozkminisz i rozkminisz to bardzo szybko, tylko potem musisz zacząć to sprawdzać i badać, z tym to już trochę gorzej, nie? Bo nie wiem, czy będziesz miał na tyle jaj, żeby wkładać w to takie kwoty. Ale każdy się, każdy się tego nauczy, jeżeli tylko odpowiednio, mocno tak jakby weźmie i zaufa sobie. Tyle mówię. Ja. E, także pokazałem wam moje ostatnie typy, pokazałem wam w sumie wyniki. E, no i czego chcecie? chcieć jeszcze więcej w sumie. Nie wiem. Zobaczy się. Po, po, poczekamy, zobaczymy w tym momencie uważam, że e, istnieje już tylko mm, istnieją może max dwie naklejki godne kupowania tak uważam, że teraz tak jakby ja, ja osobiście dzisiaj nie patrzyłem na rynek, ale e, myślę, że istnieją może max dwie naklejki warte uwagi e, a reszta jest jaka jest jeszcze w ogóle mogę zobaczyć jedną rzecz czyli anwer Yy, bo wiecie, że ja na jedną naklejkę z nich bardzo liczę. Ale tylko na jedną. Tylko jedna taka naklejka istnieje, ze względu na to, że ją posiadam. Na resztę liczę po prostu, podszywam wam się udawało. Rok za 10 zł. To jest niesamowite. No i oczywiście ta naklejka będzie najniżej, największym głównym. No to tu. tu się pomyliłem. Widzicie? A to jest mój long term. <laughs> No to sobie przyrównajcie moją wiedzę o long-termach i moją wiedzę o short-termach. Możecie w tym momencie sobie przyrównać, zobaczyć, że niestety, ale na podstawie yy, moich poczynań z Imperial Esports, ja się po prostu na long-termach nie znam. Nie, nie nadaje się na osoby, które inwestuje w long-termy. Kurwa, zastąpcie mnie, błagam. W sensie. Błagam żydowski, rób więcej filmów o long-termach, bo nie, ja nie dam rady, ja jestem za głupi w tym temacie i to widzicie w tym momencie. Pierdolę, ja nigdy już nie będę nic long-termował, bo jak ja long-termuję, to się kończy na tym, że ktoś musi leżeć przez 3 lata w niezmienionej swojej wartości, tylko tracę pieniądze. Tych imperiali mam bardzo dużo, więc jakby dość. <laughs> Zostawiam long-termy mądrzejszym. Ja idę se przewidywać ceny za godzinę. To mi wychodzi. Long termów nie ruszam przez najbliższe 10 lat. Jedyne long termy, jakie będą, to będą nieudane short termy. Ale u mnie long termu żadnego nigdy nie zobaczycie, ani żadnego filmu o long termie. Chyba że będziecie o niego bardzo prosić i będę w stanie tak jakby porozmawiać z żydowskim inwestorem, czy z kimś, kto inwestuje long term, co on o tym myśli. Bo ja po prostu nie umiem long termować. Niestety, widzicie to przed sobą. Nie nadaje się do tego fachu. Także to by było na tyle. Trzymajcie się. No i co? Cześć.